Dzieci, film o Śmiełowie! Dzieci, film o Śmiełowie! Maria i Józef Hełkowscy mieszkali w Śmiełowie. Postępowali zgodnie z patriotycznymi tradycjami miejsca. Potrafili łączyć dobre gospodarowanie z pielęgnacją pamiątek historycznych i otwartością, z jaką gościli wybitnych przedstawicieli polskiej kultury. Józef Hełkowski znany był jako dobry gospodarz, wzorowo prowadzący swój majątek. Ziemia, którą zarządzał, była dla niego czymś świętym, czymś, co zapewniało dobrobyt i przetrwanie całej rodzinie, czymś, co nadawało sens życiu. Maria Hełkowska swoimi przedsięwzięciami potrafiła łączyć tradycyjne zarządzanie domem z kultywowaniem polskości działalnością społeczno-kulturalną. Godziła doskonale obowiązki gospodyni i matki 14 dzieci z szeroką działalnością patriotyczną. Franciszek Kemblan Hełkowski, ojciec Józefa Hełkowskiego, nabył majątek w Śmiałowie w 1886 roku. Był to w pewnym stopniu akt polityczny. Chodziło o to, aby uchronić te ważne dla polskości dobra od wykupienia przez hakatystów dążących do zniemczenia prowincji wschodnich. Nowy właściciel Śmiałowa należał do Towarzystwa Tatrzańskiego. Jako działacz towarzystwa odegrał znaczącą rolę w nadaniu słynnemu wodospadowi tatrzańskiemu nazwy Wodogrzmoty Mickiewicza. Wysłał też swojego syna Józefa na uroczystości związane z przewiezieniem zwłok Mickiewicza z Paryża do Krakowa na Wawel. Złożył tam wieniec spleciony z liści dębu posadzonego przez poetę w Parku Śmiałowskim. Franciszek Hełkowski zmarł w 1893 roku, liczącą wówczas 1060 hektarów majętność śmiałowską przejął jego syn Józef. Nowy właściciel Śmiałowa zaangażowany był w działalność społeczno-polityczną, przede wszystkim w powiecie koźmińskim i krotoszyńskim. Był członkiem sejmiku powiatowego w Krotoszynie, patronem kółek rolniczych, a także współpracował z założonym przez ojca Bankiem Ludowym. Dnia 9 stycznia 1919 roku w wolnym już kraju Józef Hełkowski objął urząd pierwszego polskiego starosty powiatu koźmińskiego. Polska, wolna, swobodna, musi się podźwignąć, moja też w tym głowa. Józef i Maria Hełkowscy utrzymywali stałe kontakty z Wojskiem Polskim. Co roku dostarczali powyżej 100 sztuk cenionych przez armię koni remontowych oraz organizowali biegi myśliwskie dla żołnierzy biorących udział w manewrach. Koń ma być jak lis i jak sarna, jak wilk i jak pan. Działania Hełkowskiego i jego dobre zarządzanie doprowadziły do rozkwitu majątek śmiałowski. Właściciel znacznie unowocześnił gospodarstwo. Wyróżniony został jako wybitna osobowość w użytkowaniu rolnictwa w regionie koźmińskim. Maria Hełkowska uczyła dzieci wiejskie języka polskiego, wpajając ducha patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Wystawiała również świadectwa osobom uczącym się w majątku śmiałowskim zawodu. Szefem była wymagającym, jednak świadectwo, które wystawiła firmowane jej nazwiskiem, gwarantowało pracę na terenie całej Polski. Była założycielką i działaczką kółek włościanek. Jej hafty ludowe, tak zwane snutki golińskie, zdobywały nagrody na wystawach. Zainspirowała przerobienie starej kuźni na kaplicę. Pracowała w kilku stowarzyszeniach i organizacjach charytatywnych. Przez Towarzystwo Świętego Wincentego a Paulo udzielała regularnej pomocy biednym i utrzymywała punkt sióstr miłosierdzia w Żerkowie. Dążyła do zachowania polskości na Warmii. Za całokształt działalności na rzecz polskości Powiśla została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Maria i Józef Hełkowscy wychowywali swe dzieci wzorowo, w duchu polskości i patriotyzmu. Dziewczynki uczono prowadzenia domu, wyszywania, gry na fortepianie, chłopców zarządzania majątkiem, jazdy konnej, fechtunku i łowiectwa.
Dzieci same wypełniały sobie czas wolny od nauki, wymyślały różne zabawy, tworzyły teatrzyk, same przygotowywały stroje. A król ten i mędrzec w jednej osobie, los chłopca mając na względzie, ucz się, pachole, a ja mówię tobie, że w pierwszych będziesz stał rzędzie. Adam Mickiewicz przebywał w Śmiałowie w 1831 roku. Pewnego dnia w parku spostrzegł młody, siłą wiatru z ziemi wyrwany dąbek. Podniósł go i z troskliwością umocnił w korzeniach. Dzięki temu drzewko zakwitło nowym życiem i bujnie się rozrosło, a do dnia dzisiejszego nosi nazwę Dębu Mickiewicza. W pokoju, w którym gościł Mickiewicz, wiele lat później zamieszkała jego najstarsza córka, Maria Gorecka, która w listopadzie 1918 roku przybyła do Śmiałowa. W Śmiałowie ze względu na wiek i ciepło, jakie roztaczała, nazywana była babunią. Codziennie choć zima, pisała Maria Hełkowska, spacerowała z moimi dziećmi pod dom Mickiewicza. Świetnie też nuty czytała. Grałyśmy na cztery ręce, przeważnie Beethovena. Jak głosi rodzinna anegdota Hełkowskich, pani Gorecka kładła nieustannie pasjanse, myśląc o zakończeniu wojny i o losach Polski. Dzieci gospodarzy pomagały jej w tym układaniu kart, niejednokrotnie tak je podmieniając, żeby wynik był pozytywny. Hełkowscy gościli w swoim domu wielkiego pisarza, laureata Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza. Pobyt pisarza w Śmiałowie przypomina tablica pamiątkowa wmurowana przez Hełkowskich w 1904 roku nad drzwiami pokoju, w którym mieszkał. Sienkiewicz przebywał w Śmiałowie 3 dni, mieszkając w pokoju przylegającym do tego, w którym kiedyś gościł Mickiewicz. Oglądanie miejsc i pamiątek związanych z poetą wzruszyło skupionego i małomównego pisarza. Maria Hełkowska korespondowała z Sienkiewiczem. List i egzemplarz powieści W pustyni i w puszczy otrzymał również 10-letni syn Hełkowskich, Franciszek. Ściany Śmiałowskiego Pałacu zdobiła pokaźna kolekcja malarstwa polskiego. Wśród goszczących tu malarzy wyróżniał się Wojciech Kossak. W swych wspomnieniach podarowanych Hełkowskim Kossak pisał: a do najmilszych z nich zaliczam poznanie państwa Józefów Hełkowskich, kochanych zwolenników kossakowskiej sztuki. Ignacy Jan Paderewski, wielki pianista, polityk i patriota, przyjaźni się z rodziną Marii Hełkowskiej. W grudniu 1918 roku Maria udała się do Gdańska, gdzie wraz z grupą działaczy pomorskich oczekiwała na przybycie Paderewskiego. Towarzyszyła mu także w podróży z wybrzeża do Poznania. W listopadzie 1924 roku Paderewski przebywał w Śmiałowie. Przed powrotem do Poznania wręczył domownikom swój portret rysunkowy z dedykacją, z wyrazami najserdeczniejszych uczuć dla czcigodnych rodziców i ich przemiłej dziatwy. Kult Mickiewicza w Śmiałowie stał się magnesem i argumentem dla wielu znanych osobistości odwiedzających dom Hełkowskich. Z inicjatywy Hełkowskich w parku powstał pomnik poświęcony wieszczowi w 100. rocznicę jego przyjazdu do Śmiałowa. Uroczyste odsłonięcie monumentu nastąpiło 18 października 1931 roku. Pod medalionem wyryto napis 1831-1931 Wieszczowi Hełkowscy. Planowana początkowo na lokalną skalę uroczystość, przerodziła się w wydarzenie znacznie wybiegające poza powiat. Gościem honorowym, który przybył prosto z Paryża, była prawnuczka poety Genowefa Chryniewiecka. W uroczystości udział wzięło około 3000 osób. Działania Marii i Józefa Hełkowskich można podsumować słowami wpisu generała Hallera do Księgi Pamiątkowej w Śmiałowie. Po raz drugi, w najlepszym z dworów polskich w Śmiałowie, wśród przezacnej rodziny Hełkowskich,
Wyjeżdżam z przeświadczeniem, że jak długo takie rody żyją, Polska żyć będzie i potężnieć.